numerem 11. Rozstrzelali nam się młodzi piłkarze, którzy wcześniej już w nogach każdy z nich ma po 4 mecze turniejowe i 7 na pomarańczowej koszulce to reprezentant Orlika Blachownia.
czwarty wynik na tradycji trzeciego dla reprezentacji turnieju. Pomarańczowy czarny strój to reprezentant Olika Bratownia, zawodnik, który gra w meczu z numerem 7. Jeszcze do końca tego spotkania daleko i można odwrócić losy meczu.
Proszę Państwa, ale zachęćmy tych młodych piłkarzy, którzy stawiają tutaj czoła wychowankom trenera Grzegorza, zachęćmy ich w jakiś sposób, może obrazkami. Bramki też padają, proszę Państwa. Chwila do koncentracji. Piłeczka gdzieś przemknęła między nogami i 5-3 prowadzą wychowankowie trenera Grzegorza z reprezentacją turnieju. Drużyna reprezentacji turnieju jeszcze oczami nie o zmianę rezultatu. Udało się strzelić gola kontaktowego. Mamy już 9 celnych trafień w meczu. Po jednego gola, jak na razie lepsi wychowankowie trenera Grzegorza. Czy takim wynikiem zakończy się ten mecz? Nie wiadomo. Piłka balowana do wyszenie w ciągu dosłownie 30 sekund można wrócić do nasze spotkania. Póki co 5-4 wychowankowie trenera Grzegorza prowadzą z reprezentacją turnieju. Została nagrodzona i mamy gola wyrównującego. Młody piłkarz z Stolnika na Kowniach pokonuje Piotra Rybę. No proszę, 3-5 z Grzegorza, 6-5 ambitnie walczą reprezentanci turnieju z wychowankami trenera Grzegorza. Mimo że każdy ma już po 4 turniejowe na czerwonach. Oczywiście jeszcze 30 sekund do końca, być może wychowankowi strzelą gola remisowego. Końcówka tego spotkania, ostatnie sekundy. Jeszcze nie da się zmienić rezultat. 11 goli, jak na lepiej, pierwszy mecz pokazany. Brawa dla wychowanków trenera Grzegorza. Pokażemy nam to fajny, atrakcyjny futbol. 6-5 młodych piłkarzy.